Siemka wszystkim, z tej strony Kitek. Pamiętajcie o subskrypcji. Siemka wszystkim. Hejka. A teraz odpalamy naszą tokę i ogólnie dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem, w którym obalimy jeden mit. W sensie obalimy mit, sprawdzimy jeden mit, ponieważ bardzo dużo osób ostatnio pisze w komentarzach nam... Ej, tu była wcześniej gwiazdka, nie ma gwiazdki. No, tu była gwiazdka, widzisz, wyszedłeś, mogłeś nie wychodzić. Miałeś im pokazać tą gwiazdkę. Tu była gwiazdka, czyli coś można kupić specjalnego może. Może jakiś specjalny dodatek halloweenowy. Tak, i właśnie powiedziałam Łukaszowi, nagraj. Ale no musiałem na chwilę, żeby... Nie, no musiałem wyjść, żeby zobaczyć, ale nie ma nic. Może jakaś przecena powinna być. Ej, nie ma. A daj niżej. A, tu jest happy, jakiś tak, tego nie było. Było? Tak, to jest halloweenowe. Nie, to nie jest halloweenowe, to jest inny. Za 18 zł jest 9 budynków. Bo ty już masz kilka, dlatego jest takie pytanie. Aha, dobra, no tak. No bo ja całą farmę mam. Dobra, to też mam. Tego nie mam. Tu byliśmy. Dobra, nie było tematu. Ale tego nie mamy. Ale dzisiaj jest poczta, więc koniecznie otwórz ten prezent na poczcie. Dobra, pierw skoczymy na pocztę, a potem obalimy jeden mit z komentarzy. Ogólnie chcę stworzyć serię, w których wy będziecie pisać jakieś mity w komentarzach, co można zrobić w podsobocie, tak jak na przykład mnie oszukali z dyniowym krapetem. Na pocztę. Teraz na pocztę lecimy, gdzie jest poczta. I ja będę sprawdzać, czy w ogóle coś takiego jest możliwego, czy mi się to uda zrobić. Jeżeli nie, no to niestety, jeżeli tak, no to potwierdzimy ten mit, że możecie zrobić go sobie sami u siebie. Co tu się dzieje? Co tu się... Ja chciałem kitka wyciągnąć. Kitek, gdzie ty jest? Kitek, mufinka i pan liściu znowu. Jestem gołębiem. Nieważne, czemu on nosi kibel? A, on po prostu, dobra, on się schował za kibelkiem. Dzisiaj jest jakiś prezencik, więc otworzymy ten prezent ciekawy. Mufinka, czemu ty masz? To nie są lemury, to są leniwce, właśnie. Czemu cały czas mówiliśmy leniwty, ten lemur, a to są leniwce, które ty nosisz. I myk! On nie, zwykły. To dobrze, czy się... Ale naprawdę, powiem wam, był napisana gwiazdka obok tego sklepu. Jest tyle rzeczy, że trzeba wszystko popakować w prezenty i co to jest? Nie wiem, co to jest. No otwórz. Dobra, już otwieram i... Co to jest? Co to jest? Do farbowania włosów? Co? Nie, to jest świeczka? Lampka? Bidon? Tak, to jest ten. No, bidon do picia. Do szkoły. Tak, do szkoły, więc nic takiego nadzwyczajnego. Poczekajcie, spakujemy wszystko na nasze paczki i wstawimy, żeby to ładnie wyglądało, że jak przychodzimy tu po prezent, to naprawdę ta poczta elegancko działa, a nie tak jak u Mufinki, że nic tam na tej poczcie nie ma. Zobacz, tego pana nie chcemy. A pana liścia możemy? Nie, pana liścia? To się nie da się pana liścia spakować. Czemu to nie jest spakowane? Oj, nie chcę pojedynczo pakować teraz wszystkiego. Jeju, pan pingwin! Ej, ty, jak wrzucimy pana, jak myślisz, czy da się spakować pana pingwina, który jest w tym? Da się. I będziemy w tym momencie lecieć sobie sprawdzić ten mit ciekawy. A w micie potrzebujemy na pewno tego mitu jakiegoś dzieciaka, ponieważ O Jezu, co tu się dzieje na tej poczcie? Nie, wychodzimy z tej poczty, mówi na nas, to nie było! I polecimy do szpitala, gdzie jest taka tuba i podobno jak do tej tuby włoży się jakieś młode dziecko, w sensie... Co? No ogólnie młode kogokolwiek. Młode dziecko! No mało, no w sensie, no nie młode dziecko, w sensie jak się włoży osobę, która ma jest młodsza, tak. Jeśli włożysz mu osobę, która jest młodsza, podobno ona będzie starsza. Niemożliwe. No zobaczymy właśnie, dlatego chcę sprawdzić ten mit. Widzisz, tu jest, tym pływa ogórek. A ogórek się nie zestarzał. No właśnie, postawimy tu kitka, postawimy tu mufinkę. Tu jak masz wyszukiwarkę, to tu będziesz miał same dzieci. Gdzie? Zaraz się pojawią, co? Poczekaj. No tak, no, były. Teraz polega. Dobra, i co, teraz patrz, on, ja pamiętam, on nie. Jest w domku babci i on czyścił domek. Teraz pytanie, czy to... O matko, o Jezu. Czy on się postarzeje? Dobra, teraz czekamy. Czemu mu ta miotła... Bo on myje to w środku. On wszedł tam, żeby umyć ten cały zbiornik. Aha. I co, to działa? Myślisz, że działa? To działa? Że to jest totalny mit. Nie wiem, musimy poczekać chwilę. To jest jakiś zegarek, a może to coś trzeba kliknąć? Tu jest jakiś zegarek. Licznik, może ale może mu trzeba mopa zabrać, może ten mop psuje wszystko. Tak, no i co, i to działa, myślisz? Ej, Oszukali mnie chyba. No chyba myślisz, że mnie oszukali? A może trzeba chwilę poczekać, ja nie wiem w tym momencie. Ej, co tu jest? Nie dolewaj tam nic, Kitek. Czemu? Może jak się napije teraz, myk. Nic się z nim nie dzieje, zostałem oszukany. Zostałem oszukany! A może go tak zostaw? Na ile? Na jaki czas myślisz? Ej, poczekaj, czy ten zegarek czasem się nie ruszył? Jest w tym momencie na godzinie 4. Patrzmy na ten dolny zegarek. Mufina, patrz na dolny zegarek. Postarzymy pączka. Będzie stary. Stary pączek. Fuj, pączki nie mam stare, ja stary lubię pączek. Pączki. Jeden pączek. A skąd ty wziąłeś pączka? Nie wiem, leżało tu pudełko z pączkami. Żartujesz? Patrz, 3 pączki. A ja też chcę pączka. No dobra, dam ci zjeść, Mufinka, masz. Dziękuję. O, zjadłeś sobie elegancko pączka. Ej, no to było oszustwo chyba, coś nie staje. Chyba ktoś mnie oszukał. No. Ej, jeżeli wy znacie jakiś mit, który jest prawdą, a nie oszustwem, oszukali mnie z mitem. To jak mogą znać mit? Mit nigdy nie wiadomo, czy jest prawdą. No właśnie, no w sumie racja, nie było tematu. Ej, czemu butelka poszła spać? Nieważne. Tak więc zostawiamy tutaj to od tego
chłopaka. I jak widzimy, no on się nie starzeje, więc coś nie tak pasuje. Więc jeżeli wiecie, jak postarzyć tutaj kogoś, na przykład Muffinkę byśmy wrzucili, była starszą panią, zrobilibyśmy babcię Muffinkę, to napiszcie w komentarzu, a jeżeli to było oszustwo, to no niestety. Piszcie kolejne swoje mity w komentarzach, a my wtedy teraz przelecimy i zrobimy, co zrobimy Muffinkę. Co my będziemy robić w tym odcinku? Otworzyliśmy już prezent, sprawdziliśmy mit, który nie działa. Musimy sprawdzić kolejny. Stworzyliśmy dodatek z gwiazdką, którego nie ma. No właśnie, nie ma tego dodatku. Okej, czyli my w tym momencie musimy lecieć, znaleźć coś ciekawego w toce, więc dajcie nam chwilę i widzimy się za moment. Dobra, ogólnie to postanowiłem, że wrzucę wszystkie dzieciaki, jakie mamy do tego i zobaczymy, czy który z nich urośnie. Jeżeli tak, to była super maszyna, w której można. Ty, wyobrażasz sobie, masz dziecko jedno za chwilę do roku. Ale to jest słabe, bo nie można było tego cofnąć. A może da się to cofnąć? Może to trzeba coś nacisnąć? Klikaj na nich. Klikam. Nic, one tylko otwierają oczka. Oddaj gaśnicę. Dobra, my w tym momencie polecimy i postanowiłem, że w końcu kupimy chociaż swój domek. Postawimy w końcu, wybudujemy swój domek na szybko. Znaczy w sensie postawimy domek, którego jeszcze nie mamy, ale nie wiem, czy będziemy go dzisiaj urządzać. Znaczy zobaczymy jeszcze. Muffinka, gdzie się buduje domek? No chyba. Tutaj dajesz plusy, tu i tu masz. Buduj domek? Jak ja mogę domek zbudować? Plus tam, gdzie chcesz mieć? Na wzgórzu. No i ten możesz mieć. Tylko ten mam? No tak. Zostałem, co? Ale on już jest. Stoi tutaj. No to ja mam domek. Tylko musisz go wyremontować. Nie, kasuj go! Czemu? To się, dobra, nieważne. Czyli co, muszę nacisnąć tam? Tak. Ja mam swój domek? Tak. Skąd ja mam swój domek? Że nie budowałem domku. Jak się tu przeprowadza. O matko, jeju. Czemu są wszystkie dzieciaki? Czy one wszystkie są w tym? Pan liściu! I pan ten, i my, co? Dobra, i co to jest? Nie wiem, co? Pan ten w szpitalu, czy pan, i oni pan hamburger Muffina, czy zrobimy takiego wielkiego hamburgera? W sensie będziemy jeść takiego ogromnego hamburgera, fajnie, jak jest pan. By było. Pani ten, to, pan Gruszka. I dobra, po co nam ci wszyscy ludzie w moim domku? To ja nie będą. Oni będą robić nam remont generalny, a my w tym momencie skoczymy na szybko do sklepiku i zobaczymy, czy nie ma tam nic ciekawego, więc myk do sklepiku! Gdzie jest sklepik? Gdzie jest sklepik? Zrobimy im pyszne jedzenie w Toka Boka. Więc piszcie swoje wszystkie mity ogólnie w komentarzach, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić w Toka Boka, żebyśmy wiedzieli w tym momencie, co kupić i jaki dodatek następny tak samo kupić. Kroczymy i gotujemy na szybko jakąś potrawę ciekawą, ponieważ tu mamy kucharzy, własnych kucharzy, gdzie inni nie mają kucharzy. Na pierwsze piętro. Gdzie jest Mieszka Kellner? Mieszka Kellner! Pani do fontanny, proszę bardzo. Nie pierwszy. Nie da się pani do. A pieska do. Czekoladowy piesek! O nie, on się ugrudził w czekoladzie. A diament. O, a... miejmy nadzieję, że to jest czekolada. A czy da się umoczyć coś z diamenta w czekoladzie? Nie da się chyba. Nie da się diamenta w czekoladzie, bo chciałem umoczyć diamenta w czekoladzie, po czym go zjeść. A róże w czekoladzie? Patrz, udało się i teraz ją zjeść. Zjedz ją, nie da się też chyba. Też byś nie chciał, jeszcze byś się pokuł. Ale to była słodka różyczka w tym momencie. Dobra, to my lecimy gotować, gotowanko. I dowiedziałem się o jednym micie i jak się pytałem, właśnie, kolejny mit, tak na szybko jeszcze. O, podobno Tom, jeżeli tutaj zmienisz, to coś można otworzyć. Ja ci pokażę, jak można to otworzyć, nie znając kodu. Nie znasz kodu, ale otworzysz to. Jesteś w stanie to zrobić. Jak to? No właśnie. O matko, prawie przed końcem padł nam telefon, więc na szybko podładowałem tylko tak, żeby nagrać i potrzebujemy naszego kitka. Gdzie jest kitek? Kitek, Kitosław, tu jest Kitosław. I zobaczcie, tu jest takie to urządzenie i podobno z tym urządzeniem, nie wiem czy też ze śrubokrętem, można otworzyć na pierwszym piętrze tamto, że można, są dwa sposoby. Tak samo drugim sposobem było otworzenie, pamiętasz jak byliśmy w tej, w tym jak to dodatku takim biznesowym, co była to wielki bank, w którym było to złoto, to są dwie opcje, możesz to otworzyć normalnie za pomocą właśnie tych nacisków, a możesz to podobno właśnie zrobić takie ala włam. Zmienimy wszystko. Tak, i teraz zobaczymy, podobno, chodź tu Kitek, Kitek będziesz dzisiaj włamywaczem. Kitek włamywacz, albo... Twoja pizzeria! Pingwin włamywacz! Pingwin trzymaj, nie może. Czemu pingwin nie może trzymać rzeczy? Jaki to jest? Bo z pingwinem nie ma. Zobacz, zobacz to, zobacz! O matko, co tu się dzieje? Jak ludzie na to wpadają? I co jest? Zobacz, sam... o matko, ej, to jest mega. Tak więc widzicie, to urządzenie okazuje się, że działa do łamania szyfrów. Kitek łamie mity i obala i tak sprawdza. Będziemy sprawdzać wszystkie mity w Toka Boka, więc jeżeli wy znacie jakiś ciekawą mit, jakiś ciekawą ciekawostkę, trik w Toka Boka, to piszcie w komentarzach i w tym momencie wszystko postaram się sprawdzić razem z Muffinką, która siedzi nam tutaj obok i będzie pomagać. Jeżeli taki odcinek, w którym łamiemy mity, będzie wam się podobać, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. I napiszcie w komentarzu swoje ciekawostki. A my będziemy już w tym momencie kończyć. Muffinka, poczekaj, Muffinka, jeszcze wyciągniemy. Muffinka, pożegnaj się ze swoimi lemurami. Lemurami? To nie są lemury, to są leniwce. Tak, wypisali. Chodnik nie widział, że to są leniwce. Przemalujemy je szybko. One idą na malowanie, a my w tym momencie kończymy odcinek. Tak więc na razie wszystkim. Pa.